domu, prawie że jak z rodziną, no bo z rodziną żołnierską. Tak, było wiele serdeczności. Oprócz tego, że dało się wyczuć tę serdeczność, kiedy składaliśmy sobie życzenia, traktowaliśmy się jak bracia. Wszystkie wigilijne potrawy, ten śnieg, symboliczna gwiazdka. Jeszcze tak humorystycznie opowiem, że zima jest dość intensywna w Kosowie. Zawsze dość sporo opadów śniegu i zwyczajowo w tym okresie świątecznym czy też przedświątecznym przyjeżdżają delegacje, czy to przełożeni ze szczebla wojskowego, czy ze szczebla władz resortu. Mieliśmy taką wizytę, oczekiwaliśmy jej i proszę sobie wyobrazić, że w noc poprzedzającą przyjazd, a nasi ci znamienici goście mieli przyjechać wczesnym rankiem, spadło w nocy około 50 cm śniegu. Natomiast co warto podkreślić, i nie ma w tym krztu szczypliwości, w przeciwieństwie do drogowców, wojsko nie dało się zaskoczyć. Był bardzo intensywny poranek, ale doskonale sobie z tym poradziliśmy, także... Odśnieżyliście drogę. nie tylko drogę, tak, ale to wspominam też z takim dużym rozrzewnieniem. Podobnie jak nie ma co ukrywać, Pasterka to była taka chwila, kiedy... Myślę, że każdego nachodziła refleksja, tęsknota za rodziną, niejednemu zakręciła się łza w oku, ale tak jak mówię, to, że byliśmy w gronie przyjaciół, pozwoliło nam przeżyć ten czas. Wspomniał Pan o Pasterce, to jest taki wyjątkowy moment po wieczerze wigilijnej. Czy to jest tak, że wtedy bardziej szarpie człowieka, bardziej się przeżywa okres bożonarodzeniowy, niż by się było tutaj w kraju? To zawsze jest taka chwila na refleksję. Będąc bez rodziny, poza granicami państwa, odczuwa się na pewno tęsknotę. Być może jest też troszeczkę więcej czasu na to, żeby pomyśleć o tym, co za nami, a i również o tym, co przed nami. Dużo emocji. Ja pamiętam dokładnie, jak uzewnętrznialiśmy te emocje. Myślę, że stanowiliśmy wtedy doskonałą konkurencję dla chóru Aleksandrowa, bo tak gromkich śpiewów, tak mocno z całego serca wykonywanych kolęd, a później długo w życiu nie słyszałem. A takie drobiazgi na misji, jak ryba, jak grzyby, jak kapusta, to wszystko było? Wszystko. Naprawdę, jeśli chodzi o zabezpieczenie tych tradycyjnych, przysłowiowych 12 dań, a myślę, że było ich chyba nawet troszeczkę więcej. Z tym nie było żadnego problemu. Zaopatrzenie polskich kontyngentów wojskowych, szczególnie w tym okresie świątecznym, czy to święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkiej Nocy, z tym nigdy nie było problemu. Mogliśmy się poczuć tak jak w domu. A choinkę też mieliście? Nie jedną. A zabawki na choinkę? No nie, z zabawkami to już... Myślę, że gdyby było troszeczkę więcej czasu, to może pokusilibyśmy się o jakieś ozdoby choinkowe przygotowane przez nas. Jednak ten okres świąt absolutnie nie zwalnia też od tego, żeby realizować zadania mandatowe. Tak też było w naszym przypadku. Niemniej jednak wspaniały czas. Misje są miejscem szczególnym i ten taki najważniejszy czynnik to jest zbliżanie się ludzi. Ludzie na misji zawsze stanowią taki monolit, są ze sobą bardzo blisko, bardzo dobrze się znają, a wspólne przeżywanie świąt myślę, że jeszcze mocniej cementuje taką grupę jak żołnierze kontyngentu wojskowego, nieważne w jakim miejscu na świecie. Powiedział Pan, że oprócz tego, że się celebruje święta na misji, no to też są te takie codzienne, standardowe zadania. Jak to się rozdziela tak w głowie? Czy to jest tak, że wy musicie się trochę wcześniej przygotować psychicznie, że dobra, teraz pojadę na jakiś patrol, wykonam kolejne zadanie, które przełożony zlecił, a potem się szybko umyję, przebiorę i usiądę do tego stołu? Tutaj dużo zależy od rytmu pracy, jak on jest ustawiony, o której godzinie, kto kończy służbę, kto kiedy zaczyna. Wiadomo, że do każdej służby się trzeba przygotować. Ale ja nie podchodziłbym do tego w ten sposób. Takie zresztą są moje prywatne odczucia i myślę, że one są tożsame z odczuciami wielu moich kolegów, że mamy tę umiejętność, aby płynnie przechodzić od tego, co jest stricte zawodowe, do tego, co jest, no określmy to, na poły prywatne. Trudno o taką absolutną prywatność, jeśli chodzi o spędzanie świąt, będąc w misji poza granicami państwa. Na pewno wygląda to troszeczkę inaczej jak w domu, natomiast atmosfera naprawdę jest dalece zbliżona. A jak rodziny, jak bliscy odbierają ten
ten czas, kiedy was nie ma? Czy to jest tak, że na początku, nie wiem, żona mówi, no tak, ja wiem, to jest twoja służba, tak wyszło, a nie ma jakiegoś takiego potem, nie wiem, wypominania? Nie. Ja myślę, że wchodząc w relacje damsko-męskie, męsko-damskie, kiedy zakładamy rodziny, to druga strona doskonale wie, na czym polega nasz zawód. Ja miałem o tyle dobrze, że czy wyjeżdżając do Kosowa, czy do Afganistanu, zawsze mogłem cieszyć się wsparciem ze strony swojej rodziny. Nikt mi nie robił wyrzutów, pretensji. To są rzeczy, z którymi po prostu trzeba się pogodzić, należy się pogodzić, a doskonałe jest to, że możemy liczyć na wsparcie ze strony naszych najbliższych. Oni wiedzą, że to jest część naszego życia, bo służba wojskowa to nasze życie, to jest to, co my kochamy robić, co lubimy robić i decydując się na wyjazd między innymi czy na pół roku, czy na rok poza granicę państwa, trzeba liczyć się z tym, że na przykład święta Bożego Narodzenia będziemy spędzać poza domem. Wsparcie od najbliższych jest bardzo cenne, jest bardzo ważne. Ja osobiście bardzo się cieszę, że mogłem go doświadczyć ze strony moich najbliższych. W trakcie świąt, na różnych misjach, czy to właśnie w Kosowie, tak jak pan miał okazję spędzić, czy jeszcze wcześniej w Libanie, czy w Iraku, czy w Afganistanie, o którym pan wspominał, w trakcie rozmów z żołnierzami, a miałam okazję być parę razy w różnych tych miejscach świata, gdzie nasi żołnierze służyli, zawsze wybijał się taki czynnik duchowy na pierwsze miejsce, że żołnierze, mimo tego, że muszą być na co dzień twardzi, muszą założyć te kamizelki, hełmy, wsiąść do wozu, to zawsze ogniskowali się w tych szczególnych dniach blisko właśnie takiej kaplicy. Kaplica jest miejscem, myślę, szczególnym. To miejsce, które jest bardzo dobre do refleksji. Pamiętam moją służbę w Kosowie. Mieliśmy księdza, który organizował codziennie msze. One były rano i kościół nigdy nie był pusty. Na pewno bardzo ważna jest postać księdza, a mam tutaj na myśli takie cechy charakterologiczne, które pozwalają na to, żeby skupić żołnierzy wokół siebie. My takiego księdza mieliśmy. Tak, pamiętam ksiądz Władysław Maciej Kozicki, serdecznie go pozdrawiam. Był doskonałym, oprócz tego, że jest doskonałym kapelanem, to również był doskonałym organizatorem wolnego czasu. Organizował nam wycieczki, potrafił podejść, porozmawiać nie tylko o tej sferze duchowej, ale również o takich sprawach codziennych, przyziemnych, zapytać się, jak mija służba, co słychać w domu. Trochę rozmawialiśmy o sytuacji gospodarczej i politycznej w Kosowie, jak również o sytuacji w Europie i na świecie. Człowiek z bardzo szerokim, otwartym umysłem. Taki kumpel. A ja i cała redakcja Polskiego Radia 24 życzymy wszystkim mundurowym spokojnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie bez zadań, które odciągają od wspólnego celebrowania Bożego Narodzenia. Ogłoszenie społeczne. Zanim kupisz meble, sprawdzasz wymiary. Zanim zarezerwujesz hotel, sprawdzasz opinię. Zanim kupisz samochód, sprawdzasz stan techniczny. Więc zanim zainwestujesz pieniądze i cokolwiek podpiszesz, sprawdź, czy powierzasz je instytucji, która znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęta publicznymi gwarancjami. Koniecznie sprawdź też listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pamiętaj, zanim zainwestujesz, zanim podpiszesz. KNF.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest siódma. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Katastrofa samolotu rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Miłość do ojczyzny budowana jest na prawdzie, mówił podczas pasterki arcybiskup Marek Jędraszewski. Tysiące pielgrzymów w Betlejem wiernie uczestniczą w uroczystości Bożego Narodzenia. Piotr Topoliński. Nad Morzem Czarnym rozbił się samolot rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Na pokładzie Tu-154 było 91 osób. Trwa akcja ratunkowa. O sytuacji na bieżąco informowany jest prezydent Rosji, podał rzecznik Kremla. Maszyna zniknęła z radarów tuż po starcie. Wśród pasażerów byli wojskowi oraz muzycy z chóru Aleksandrowa. Razem z nimi podróżowało też kilku dziennikarzy. Samolot zmierzał na lotnisko Chmeimim w syryjskiej prowincji Latakia, z którego korzysta lotnictwo rosyjskie w ramach operacji wojskowej w Syrii. Muzycy z chóru Aleksandrowa mieli tam dać specjalny koncert noworoczny dla rosyjskich wojsk lotniczych. W akcję poszukiwawczą były zaangażowane wszystkie wojskowe służby ratownicze.
W noc Bożego Narodzenia Polacy powinni modlić się o prawdziwą, pozbawioną egoizmu miłość do ojczyzny. Wiernych zachęcał do tego arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki oraz nominat metropolita krakowski powiedział podczas pasterki w Bazylice Archikatedralnej świętego Stanisława Kostki w Łodzi, że miłość do ojczyzny budowana jest na prawdzie. Polska, nasza ojczyzna, ma prawo do naszej szczególnej miłości. Miłości budowanej na prawdzie i na autentycznej trosce o dobro wspólne Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Miłości pozbawionej egoizmu i partykularnych, ciasnych interesów. Arcybiskup życzył wiernym, by atmosfera Betlejem i radosny nastrój świąt były przedłużone na cały kolejny rok. Tysiące osób z całego świata uczestniczą w uroczystościach Bożego Narodzenia w Betlejem. Do położonego w autonomii palestyńskiej miasta zjechali zarówno katolicy z Izraela i terenów palestyńskich, jak też goście z całego świata. Palestyńczycy z Betlejem skarżą się jednak, że ich życie codzienne jest znacznie mniej radosne. Palestyńskie Betlejem jest położone zaledwie 10 km od Jerozolimy. Jednak pokonanie tego odcinka zajmuje nieraz kilka godzin, bo miasta są oddzielone izraelskim murem. Palestyńczycy, którzy jeżdżą do pracy do Jerozolimy, codziennie spędzają długie minuty w kolejce do punktu kontrolnego, gdzie są drobiazgowo sprawdzani. W samym Betlejem z turystyki żyje 1/3 mieszkańców, ale Palestyńczycy i tak narzekają, że nie zarabiają na rzeszy pielgrzymów odwiedzających miasto. Pieniądze zostawiają tu głównie palestyńscy turyści. To oni są główną siłą nabywczą. To w większości oni zostają tutaj na noc. Mówi Fajrus Khoury z izby handlowej Betlejem. Spora część wycieczek z zagranicy przyjeżdża do miasta zaledwie na kilka godzin, po czym wraca do Jerozolimy. Palestyńczycy skarżą się też, że większość przewodników turystycznych to Izraelczycy. Tylko nasi palestyńscy przewodnicy tłumaczą turystom sytuację. Izraelczycy już nie. Tymczasem 3/4 przewodników to Izraelczycy, którzy w dodatku nie mają żadnego problemu z wjazdem na teren palestyński. Wyjaśnia minister turystyki autonomii palestyńskiej Rula Maja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Nowym Sączu przedłużono zbiórkę darów żywnościowych dla kombatantów mieszkających na Kresach Wschodnich. Akcja potrwa do końca stycznia. Zbiórkę zorganizowano w ramach ogólnopolskiego projektu Rodacy Bohaterom. Początkowo zbiórka miała zakończyć się przed świętami, ale jest duże zainteresowanie, mówi koordynator zbiórki Jakub Prokopowicz z Sądeckiego Towarzystwa Patriotycznego. Mamy sporo sygnałów od znajomych, przyjaciół, a także osób postronnych, że pragną dołączyć do naszej akcji również po świętach, w styczniu, po nowym roku. Cały czas zbieramy produkty o długim terminie ważności. Mile widziane są słodycze, mąka, cukier, a także żywność w łóżkach. Może to być szynka, może to być również jakiś owoc, warzywo. Mamy nadzieję, że przedłużając naszą akcję wspólnymi siłami uda się nam zebrać jeszcze więcej darów. Z zebranych produktów powstaną paczki, które trafią do potrzebujących. Życie naszych rodaków na wschodzie nie należy do łatwych, ponieważ mają bardzo ciężką sytuację materialną. Muszą przeżyć miesiąc za sporo niższe kwoty, aniżeli tutaj w Polsce. Dlatego każda pomoc jest na wagę złota i naszym rodakom możemy ulżyć w codziennym życiu. Dlatego zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w naszej akcji. Informacje o szczegółach zbiórki można znaleźć na profilu na Facebooku Towarzystwa Patriotycznego. Do tej pory udało się zebrać w Nowym Sączu prawie 0,5 tony żywności. Dary zostaną rozwiezione do polskich rodzin i osób samotnych, wskazanych przez Związki Polaków na Ukrainie, Litwie i Białorusi, a także w Mołdawii. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Odra Niemen z Wrocławia. Prognoza pogody. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 4 na Śląsku i Mazowszu i 9 stopni na ziemi lubuskiej. Silny wiatr nad morzem. Ciśnienie spada. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 7. Poranek w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24 trwa poranek, świąteczny poranek. Przypomnę, dziś jest niedziela, 360 dzień roku. Wschód słońca, 7:45, więc jeszcze trochę czasu pozostało. Zachód o godzinie 15:27. Imieniny obchodzą Anastazja, Eugenia oraz Piotr. Polskie Radio 24.
A już teraz o dacie wyjątkowej. 25 grudnia, rok 1991, Moskwa, Kreml. 4 dni wcześniej w stolicy Kazachstanu Almaty ustalono, że były republiki Związku Radzieckiego uzyskują pełną suwerenność. Michał Gorbaczow został więc prezydentem bez ziemi. W tej sytuacji decyzja, jaką podjął, wydaje się oczywista. Sograждане, rodacy, w силу сложившейся ситуации, с поводу повстания вспульноты непредлеглых państw, кончат пełnienie функции президента ЗСРР. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение подаймуя эту decyzję ze względów pryncypialnych. Я твердо выступал za samostojność, byłem zdecydowany za samostanowieniem i niezawisłością narodów i za suwerennością republik, ale jednocześnie za utrzymaniem związku całości państwa. Zabycie poszli po drugiemu pójdzie. Wydarzenia poszły inną drogą. Wygrała linia na rozbicie państwa, z czym nie mogę się zgodzić. Ja nie mogę zgodzić. И после алматинской встречи, по спотканию в Алма-Ате и принятых там решений, мое становление в этой сфере изменилось. Кроме того, убежден, что решение подобного масштаба, уважаем, что решение о такой скале должны быть приняты по узысканию сгоды народного воли земли. Тем не менее, będę robił wszystko, co w mojej możliwości, żeby соглашение, które tam porozumienia tam podpisane, привели к реальному согласию do zgody w społeczeństwie, облегчили бы выйти z kryzysu i proces reform. Symbolicznie tego samego dnia na Kremlu czerwoną flagę Związku Sowieckiego zastąpiła flaga Rosji. A już mniej symbolicznie kontrolę nad 30 tysiącami pocisków atomowych przejął Borys Jelcyn. Polskie Radio 24. Koniec roku to oczywiście oznacza, że nastał, czy też rozpoczyna się czas podsumowań, również tych podsumowań politycznych. O wydarzeniach kilku ostatnich miesięcy w Polskim Radiu 24 rozmawiali goście Konfrontacji Idei. Gospodarzami tej audycji byli Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Bugaj. Chcemy troszeczkę zbliżyć się do tego, co dzieje się w kraju mimo wszystko, chociaż nie chcielibyśmy, żeby nasza dyskusja była zakorzeniona w takich doraźnych wydarzeniach. No, ale chcielibyśmy, żeby w naszej dyskusji było dzisiaj miejsce na takie próby obejrzenia się na to, co się w minionym roku stało w Polsce. Może to by był pomost taki do rozmowy o tym, co się stać może i może sobie taką rozmowę też zafundujemy możliwie szybko. Mamy w studiu w Warszawie dwóch świetnych specjalistów, którzy obserwują polską scenę ze wszystkich możliwych stron. Jest pan profesor Andrzej Rychard, który jest szefem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam. I czy mogę powiedzieć, Andrzeju, że jesteś człowiekiem, który obserwuje życie publiczne w jej aspekcie politycznym przede wszystkim? Tak, dokładnie staram się to robić od wielu lat. No właśnie. Drugim gościem jest pan doktor Rafał Matyja. Dzień dobry. Który jest w tej chwili pracownikiem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kiedyś też w tej szkole pracowałem i pamiętam przynajmniej gmach. Pan Rafał Matyja, żeby jego sylwetkę przybliżyć, chyba jest pamiętany przez wielu z powodu artykułu, kiedyś już dawno to było, o IV Rzeczpospolitej. 20 lat temu. To było 20 lat temu, Boże, straszne. I oczywiście w studiu, niestety nie w Warszawie, ale też nie w Brukseli i nie w Strasburgu, jest pan profesor Krasnodębski, który jest w Poznaniu. Tak, witam serdecznie z Poznania. Proszę państwa, nasza rola jest tu tym razem może nie aż tak skromna jak zawsze, ale skromna. Wy jesteście tu głównymi bohaterami. I chciałbym zaproponować, żebyśmy rozpoczęli najpierw od takich waszych wypowiedzi, możliwie syntetycznych. Co wam się kojarzy z tym, co najważniejszego wydarzyło się w minionym roku, ale nie w sensie przybliżania faktów,
tylko w sensie tego, co dla życia publicznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, co ten rok nam przyniósł. No a potem będziemy to dzielić na kawałki, żeby na koniec znowu do syntezy przejść. Pan profesor Richard. Dla mnie to jest rok, w którym przypomniano znaczenie polityki, która w dużym stopniu była jakoś zapomniana i to, że spora część rzeczywistości, tym także publicznej, była jakoś zdepolityzowana, było moim zdaniem jedną z przyczyn upadku poprzedniej ekipy rządzącej i przegranej w wyborach. Otóż Platforma tak bardzo mocno sączyła ludziom do głowy, żeby budować szpitale, nie robić polityki, że w końcu uwierzyli, że wszystko to, co osiągnęli, to osiągnęli wyłącznie dzięki sobie i potem, kiedy przyszło do wyborów, to mimo tego, że byli relatywnie zadowoleni, to nie widzieli powodów, żeby głosować na Platformę i dawać jej za to nagrodę, ponieważ sądzili, że sami wygrali. Przyszła nowa władza, która czasami bardzo mocno przesadnie i za daleko twierdzi, że polityka, wola polityczna to są ważne rzeczy i natychmiast odbudowała, niezależnie od tego, jakie będą makroekonomiczne konsekwencje tego, ten związek, który został w Polsce zaburzony, związek pomiędzy sytuacją indywidualnego człowieka a decyzjami politycznymi. 500+ było genialne z tego punktu widzenia, ponieważ poszedł od razu komunikat do ludzi. Zobaczcie, jest decyzja polityczna i w wyniku tej decyzji politycznej poprawia mi się. W związku z tym dla mnie jak gdyby, choć często w sposób brutalny, okropny, często naruszający także prawo, ten rok jest rokiem, w czasie którego przekonaliśmy się, że polityka jednak w tak zwanej erze postpolitycznej może wrócić i że właściwie to nie żyjemy w erze postpolityki. Wróciła polityka. Czy to jest polityka taka, jakiej Polska potrzebuje? To jest zupełnie co innego. Moim zdaniem to jest często polityka dosyć utwierdzająca nas w pozycji peryferyjnej. Często polityka, która taką XIX-wieczną wizją w ogóle świata operuje. Natomiast to niewątpliwie jest polityka i jest przypomnienie tego, że w życiu publicznym jest na nią miejsce. Możemy i powinniśmy się spierać na temat jej kształtu. Natomiast niewątpliwie jedną z przyczyn słabości poprzedniego układu rządzącego było to, że politycy dla zyskania większego politycznego poparcia często udawali, że nie są politykami. Może teraz do Poznania, panie Dzisławie, panie profesorze? No, mnie się wydaje, że to niezwykle charakterystyczna ocena sytuacji przez pana profesora Richarda, bo to jest tak, że jakby pan widzi tylko jakby część Polski, tę swoją część. Ja bym powiedział, że nigdy Polska tak naprawdę nie była zdepolityzowana. No, wręcz przeciwnie, przez te lata, zwłaszcza po 2010 roku, może pan profesor tego nie zauważył, ludzie chodzili, demonstrowali, zbierali się, zakładali kluby, zakładali inne media. Trwał bardzo istotny konflikt polityczny i z mojego punktu widzenia, no oczywiście mówiono, że jest postpolityka, ale to nigdy żadna postpolityka nie była. Co do też jeszcze jedna uwaga, że tak naprawdę oczywiście te najbardziej dramatyczne rzeczy i to tam, jeżeli teraz mówimy też o powrocie, mówimy o tym, że coś się dzieje zupełnie nowego świecia, to najbardziej dramatyczne to się odbywają jednak poza Polską. Nawet w ostatnich dniach w Berlinie na przykład, czy w Ankarze, ale Brexit, wybory amerykańskie, wybory w Austrii, także na tym tle oczywiście to, co się dzieje w Polsce, jest raczej w sferze, no powiedzmy, bardziej symbolicznej, ale właśnie jak mówię, więc postpolityki w gruncie rzeczy nigdy nie było. Być może jest tak, że ta Polska, tak zwana Polska Tuska, jest taka ładna broszura wydana przez Fundację Batorego chyba w 2007 czy 2008 roku, która dokładnie opisuje tę ideologię, ale że ta Polska Tuska przespała pewien moment, czy starała się nie zauważyć tych ludzi właśnie niezadowolonych, demonstrujących, nie mających takiego przekonania, że są kowalami własnego losu, tylko będących przekonanych, że ta władza im przeszkadza i przeszkadza krajowi w rozwoju, więc mówię, moja perspektywa jest zupełnie inna niż pana. A perspektywa Rafała Matyi? Ja myślę, że trzy rzeczy są takie, o których możemy, będziemy pewnie wspominać rok 2016. Zgodziłbym się co do tego, że jeżeli rozmawiamy o polityce krajowej,
że 500+ było próbą zmiany podejścia w pewnej w ogóle filozofii polityki socjalnej, jaką dotąd uprawiano i też zmianą o charakterze symbolicznym. Dano pieniądze ludziom, którzy biorą na siebie ciężar wychowania dzieci. To jest bardzo ważna deklaracja ze strony państwa, nawet jeżeli uczyniona bardzo grubo, bardzo takim jednym zdecydowanym ciosem. To, że się już w następnych sprawach równie szybko nie poszło i decyzje polityczne wprowadzające kolejne obietnice nie poszły już tak gładko, to wiemy. Z kilku przyszło się nawet wycofać. Ten najbardziej spektakularny przypadek dotyczy kwoty wolnej od podatku. Ale to, co przyjdzie, będzie w podręcznikach na pewno 2016 rok jako ta próba reformy, dużej reformy socjalnej. Ja mogę powiedzieć, oby udanej, to znaczy oby następne rządy w możliwie dużej formie to rozwiązanie utrzymały. Druga rzecz, która przejdzie, no to jednak ja bym powiedział, że niewywiązanie się przez Prawo i Sprawiedliwość z obietnicy, uprawianie innej polityki niż Platforma, bardziej otwartej, republikańskiej, wsłuchanej w to, co mówią ludzie, no na samym początku lider większości, co jest dość rzadkie, żeby w drugim, trzecim miesiącu po wyborach powiedzieć przeciwnikom politycznym albo, że są gorszym sortem, albo skandowanie komuniści i złodzieje. No to było moim zdaniem jednak coś, co będzie zmieniało bardzo, będzie określało wizerunek tych rządów. I ostatnie dni są podsumowaniem tego bardzo mocnym, tego nastawienia do przeciwników politycznych. Pakiet demokratyczny, z którym Prawo i Sprawiedliwość wyszło w poprzedniej kadencji. Ja bardzo kibicowałem temu rozwiązaniu. No w ostatnich dniach miał swoją pointę. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć i na którą cały czas jakoś mam nadzieję. Znaczy to jest dla mnie najbardziej niespełniona obietnica, bardziej istotna niż te ekonomiczne, że nie, bardziej istotne to jest, że niespełniona, to jednak no, nie stworzono warunków wyrównywania szans, jakie stoją przed prowincją i centrum. Polska jest krajem centralistycznym, o centralistycznej mentalności, a to, jaki będzie los, no powiedzmy 30, 40, 50 polskich miast, jaki będzie los miast powiatowych, to jest kwestia tego, czy będziemy krajem, który będzie właśnie, jak będzie wyglądał za te 10-15 lat, czy to będzie zwijanie się prowincji, czy nie. No, obietnice były bardzo wyraźne. Ja mogę powiedzieć, że ten aspekt programu PiS najbardziej mi odpowiadał i czekam, co będzie dalej. Nic nie widzę. Ja się spodziewałem, muszę powiedzieć, że dzisiaj nasza dyskusja wywołała dość ostre kontrowersje, ale nie jestem pewien, czy ta kontrowersja, którą zarysował pan profesor Krasnodębski przez kontrę do tego, co mówił Andrzej Rychard, czy ona nie wynika trochę z jakichś nieporozumień, bo mnie się wydaje, że także w sensie aspiracji PiS chciał większej polityzacji życia publicznego i realizuje ją, też znowu powiem, nieraz mi się to podoba, nieraz bardzo mi się nie podoba, ale ją realizuje. No, czym jest decyzja, powiedziałbym, decyzje, które jeśli chodzi o szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości od Trybunału Konstytucyjnego poczynając, a na prokuraturze kończąc, jak nie pewnym, ale zaraz, ja chcę skończyć jednakowoż, nalegałbym, żebym mógł to skończyć. Proszę bardzo. A czy nie jest takim procesem, w którym mówimy, że nie korporacje, nie ustalone jakieś sztywno elementy prawa, które są wykorzystywane w sposób często niezgodnie z ich intencjami dla interesów partykularnych, tylko ludzie z nadania politycznego, z politycznym mandatem będą to robić. I tu mamy takich rzeczy dużo. To mamy oczywiście w służbie cywilnej, to powiedziano wprost, w prokuraturze to powiedziano wprost. Mnie się wydaje, że widać tego przejawy takie ostre w mediach publicznych. Ale to nie jest oczywiście jedyna treść tego, co się dokonało w tym minionym roku. Ja się tu zgadzam także z tym, co przed chwilą mówił Rafał Matyja w sprawach społecznych. Chociaż nie jestem pewien, czy ten zwrot jest klarowny. No na przykład, co się zdarzyło w sprawie podatków, które są skandaliczne. Podatki wpłacą ludzie biedni w Polsce. To jest wielki skandal. Minął rok, nie mamy żadnego projektu w tym zakresie. Chociaż ja muszę powiedzieć, jako były członek Rady Programowej PiS-u, pamiętam deklaracje w tej sprawie, które mówiły, zrobimy te kroki bardzo wyraźnie. Tych kroków nie ma. No i jest taka przestrzeń, o której bym powiedział, przyjmuję ją też z mieszanymi uczuciami, to znaczy nasze relacje z zagranicą, szczególnie z Unią Europejską. Ja oczekiwałem, że
rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie bardziej asertywny w stosunku do decyzji i całych mechanizmów, które w Unii Europejskiej są. No, ale ilość niezręczności, które tu obserwujemy, przykłady, no, na przykład wypowiedzi ministra spraw zagranicznych liczne. W stosunku do Unii Europejskiej? No, nie wiem, czy w stosunku do Unii Europejskiej wprost, ale sformułowania dotyczące cyklistów, jeżeli... Są takie, które umacniają... No, a przepraszam, panie profesorze, a wypowiedzi pani minister Zalewskiej dotyczące jedwabnego, to umacnia stereotyp Polski jako kraju. Nie stereotyp, powiedział stereotyp, na któryśmy nie zasłużyli, ale który mamy. Jako kraju o skłonnościach antysemickich. To są wszystko rzeczy, które składają się niestety na te zarzuty, które może są przesadne, ale które mają pewne punkty zaczepienia. Ale ja już oddaję panu głos na polemiki. Nie, ja widzę oczywiście te wszystkie problemy, o których pan mówi, tylko diagnoza jest, znaczy przyczyny tego są zupełnie inne. Otóż tamta władza była nie mniej polityczna, panowała nad mediami jeszcze lepiej niż obecna. No jak wiadomo, zmieniła Trybunał Konstytucyjny tak, żeby mieć jeszcze sobie zagwarantować większość, postmortem. I tak dalej, tylko że różnica po prostu polega na tym, że tamta władza, no też rządząca podzieloną Polskę, i być może panowie wówczas z perspektywy Pałacu Staszica nie dostrzegali takich demonstrantów chodzących po krakowskim przedmieściu jak ja, ale oni chodzili. Ja nie przed Brukselą, więc państwo, panowie tego nie dostrzegali, ale tak było, prawda? Ludzie chodzili, demonstrowali, organizowali się, byli niezadowoleni, mieli poczucie, że władza ma monopol, były zwolnienia, no nie wiem, przypominamy losy dziennikarzy Rzeczpospolitej i innych mediów. Więc teraz różnica polega na tym, że dzisiaj działania, i to zresztą jest powtórzenie, to jest, można mieć poczucie déjà vu, no, to jest powtórzenie tego, co było w gruncie rzeczy 2005-2007. No, część polskiego, nie wiem, establishmentu, to głównie zresztą chodzi o duże miasta, tak jakbyśmy popatrzyli na to, kto demonstrował pod Sejmem ostatnio. No, a jak przyjdziemy się na prowincję, no to już będzie trochę inaczej to wyglądało. No, że nie może się pogodzić z pewnymi decyzjami, które być może nie zawsze, prawda, są trafne. Pan profesor Bugaj mówi, że za wolno i za mało zrobiliśmy. No, niektórzy mówią, że za dużo i za... Znaczy, ja nie użyłem tego określenia. Jeszcze dodam, przecież program mieszkaniowy, który chce, wiek emerytalny, no różne rzeczy, reforma szkolnictwa, różne rzeczy się są przygotowywane, różne rzeczy w ciągu tego roku zrobiono, ja powiedziałbym, niesamowicie dużo. Można oczywiście dyskutować, czy robiono dobrze, czy niezbytnim pośpiechu, ale niewątpliwie pod tym względem jest to ogromna zmiana. Tak jak mówię, jest to raczej kontestowane niż akceptowane. No, opozycja ogłosiła się opozycją totalną. Mamy ani opozycją, która spełnia swoją rolę opozycyjną i czeka na następne wybory, tak żeby zyskać głosy wyborców i objąć władzę znowu, jeżeli uważa, że potrafi lepiej krajem zarządzać. Tego wszystkiego nie ma, natomiast mamy rzeczywiście ostry konflikt. Podobnie jest za granicą. No, ten przykład ciągle powtarzany, no, zbrodnia popełniona przez ministra Waszczykowskiego na cyklistach i wegetarianinach, no to jednak to jest śmieszne, prawda? W stosunku do tego wszystkiego, co się dzieje na świecie i różnych działaniach, które są podejmowane, nawet w polityce.
polityce europejskiej. Więc to my naprawdę mamy niesamowity dar wyolbrzymiania rzeczy do niebotycznej skali i oburzania się w zasadzie co tydzień z jakichś powodów, prawda? Czy to jest wypowiedź jakiegoś ministra, wicepremiera, a czy to jest jakiś incydent. Jedna jest demonstracja, za chwilę będzie następna. Niedawno był Marsz Kobiet, prawda? Mimo, że nie było nic w gruncie rzeczy, jak to się dzisiaj mówi, procedowane i były inicjatywy obywatelskie, prawda, z drugiej strony. Więc oczywiście jest atmosfera podniecenia. Mówię, ona głównie dotyczy, nawet powiedziane, niewielkich miast, tylko głównie Warszawy. Ale jest to często podniecenie jałowe. Ja bym chciał tylko powiedzieć, nie chciałbym, żebyśmy naprawdę bardzo się skupiali na takich doraźnych rzeczach, ale jedną rzecz, panie profesorze, ja muszę za siebie powiedzieć. Ja nie jestem tym, który patrzy przez okulary opozycji albo który przeszedł na tę pozycję. Ja, jak pan może wie, starałem się sympatyzować z krokami rządu, bo w sprawach społecznych i gospodarczych upatrywałem w nim taki substytut lewicy, który w Polsce nie ma, niekomunistycznej, takiej trochę w duchu PPS-owskim. Ale cała masa rzeczy, no mnie się wydaje, że jest problemem, że musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, wie pan, które jest pytaniem kluczowym. Już ja kończę jedno zdanie tylko. Mianowicie, czy ten proces to jest proces przywrócenia władzy narodu, czy to jest proces wymiany elit? Panowie, przepraszam, ja muszę się włączyć. Ponieważ ja nie bardzo wiem, gdzie ja jestem i na czym polega ta audycja. Otóż, jeżeli chcecie sobie, panowie, dwaj politycy, jeden czynny, a drugi już nieczynny, porozmawiać i wymienić się poglądami, to po kiego grzyba zapraszacie do tego jeszcze dwie osoby, którym zajmujecie czas? Przecież wy całkowicie tę audycję wypełniacie sami. Jesteśmy tylko po to tutaj potrzebni, przynajmniej ja, żeby pan Krasnodębski mógł powiedzieć, co ja dostrzegam jego zdaniem, a czego nie dostrzegam. Panie profesorze, ja nie mam problemów percepcyjnych i dziękuję za zainteresowanie nimi, ale tak naprawdę, słuchajcie, no to jest kompletne pomieszanie ról. Przecież wy całkowicie wypełniacie sobą tę audycję. A teraz wracam do meritum. Jeśli chodzi o meritum, kiedy mówiłem o tej postpolityce nieszczęsnej, to ja nie miałem na myśli tego, że ludzie byli zdepolityzowani. Nie, ja miałem na myśli to, że to politycy byli zdepolityzowani. I po części przywrócenie polityki do polityki jest rzeczą normalną, ale kiedy ty, Ryszardzie, mówiłeś o tym, że polityzacji ulegają także rozmaite inne sfery instytucjonalne, tak jak media, które od polityki powinny być wolne, no to ja to widzę już jako pewne przekroczenie tych granic, które są pozytywne, które są dobrze zdefiniowane, gdzie polityka być powinna, gdzie jej być nie powinno, ale zarazem też rozumiem to, skąd to się wzięło. To się wzięło, ta ekspansja polityki na sfery, które powinny pozostać pozapolityczne, wzięła się stąd, że przedtem właściwie nie było polityki w samych sferach politycznych i w tej chwili jak gdyby jest to taka większe, przynajmniej częściowe przyzwolenie na tę ekspansję. Natomiast co do tego społeczeństwa, ja sądzę, że tak naprawdę dla mnie jako dla socjologa to jedno z najważniejszych lekcji, jaką odebraliśmy w roku 2016, to była taka lekcja zupełnie zmieniająca nasz stereotyp na temat tego, co jest w Polsce silne, a co jest słabe. Myśmy żyli przez wiele lat tak zwanej transformacji w przekonaniu, że co jak co, ale instytucje to się nam udały. One są naszą kotwicą i one zakotwiczają tą transformację. Społeczeństwo obywatelskie co prawda jest słabe. Tymczasem co się okazuje? Można przyjść do władzy i instytucje zmienić praktycznie overnight, prawda? Natomiast społeczeństwo, które miało być słabe, okazuje się siłą tych protestów, choć nie tylko, o których mówił pan profesor Krasnodębski, ale także jednak jakąś siłą protestów, okazuje się być o wiele mocniejsze niż wydawało się. Czyli krótko mówiąc, to instytucje być może są słabe, a społeczeństwo jest silniejsze. I to jest moim zdaniem socjologiczna, no w miarę ciekawa lekcja, bo ona trochę idzie w poprzek naszych stereotypów. Mnie się wydaje, że po tej wypowiedzi już nie musisz powiedzieć, że zakłócamy cię całkiem. Przedstawiłeś swój pomysł. Zobaczymy, jak odsłuchamy. Rafał Matyja teraz. Ja też miałem wrażenie, że pan profesor, pan poseł Krasnodębski polemizuje jednak z kimś, kogo w studio nie ma. Może to jest ważne. Niestety rozmówca. Jestem sam w Poznaniu. No tak, ale w tym studio nie ma osób, które formułowały myśli, z którymi pan polemizował. Takie mam wrażenie, bo powiedzenie, nie, no, ale to powiedzenie o Pałacu Staszica
Ja spędzam swoje życie między Bielskiem, Białą a Rzeszowem. W Warszawie bywam na tyle rzadko, że profesor w ogóle miał kłopot, żeby się w ogóle ze mną umówić do studia, więc to naprawdę nie mam takiej optyki. Czekałem w 2015 roku na zmianę. Powiedziałem o kilku nadziejach, które kompletnie zawiodły. Ja uważam, że pakiet demokratyczny w takim kraju jak Polska jest czymś niezwykle ważnym, bo warto budować również na tym, co nas łączy, na przestrzeganiu. Dawać dobry przykład, bo ludzie oglądają telewizję, a potem powtarzają różne rzeczy. Ja nie chciałbym, żeby Polska była krajem, gdzie rady miasta polegają na tym, że prezydent z większością wychodzi i robi sobie swoją radę, a opozycja może zająć miejsca z tyłu stojące. Tak? Nie chciałbym, żeby to się upowszechniło, wiedząc, że ta praktyka może dotyczyć każdego, niekoniecznie musi dotyczyć PiS-u. Ja mieszkałem w mieście rządzonym przez PiS przez 12 lat, tak? Także proszę patrzeć, że widziałem praktyki, władliwe praktyki władzy realizowane przez również tą partię. Także nie żyjmy w fikcyjnej ciągle sporze, właśnie której ja odbieram jako publicystów warszawskich, którzy mają swoje tematy swoich wrogów i jak widzą kogokolwiek w studio, widzą od razu właśnie tego wroga, to moim zdaniem zupełnie przestrzelone. Uważam, że dla oceny tego, co się stało, niezwykle ważne jest patrzenie nie z perspektywy sporu między Platformą a PiS-em. Ten spór mnie nie interesuje. Informacje dnia w skrócie. Minęła 7.30. Piotr Topoliński. Rosyjski samolot wiozący 91 osób rozbił się nad Morzem Czarnym. Samolotem Tu-154 należącym do resortu obrony lecieli muzycy chóru Aleksandrowa Armii Rosyjskiej. Artyści mieli dać noworoczny koncert w Syrii. Maszyna lecąca do Lataki zniknęła z radarów wkrótce po starcie z lotniska Adler koło Soczi. Papież Franciszek wygłosi w południe orędzie bożonarodzeniowe i udzieli z Bazyliki Watykańskiej uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. W wieczór wigilijny Ojciec Święty odprawił tradycyjną pasterkę. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość świąt Bożego Narodzenia. To według teologów najważniejsze po Wielkanocy święto w roku. W Tunezji zatrzymano 3 osoby podejrzane o powiązania z Anisem Amrim, który dokonał zamachu terrorystycznego na bożonarodzeniowy jarmark w Berlinie. W poniedziałek zamachowiec ukradł ciężarówkę polskiego kierowcy, a następnie wjechał nią w tłum na jarmarku. Zginęło 12 osób, około 50 zostało rannych. Terrorysta zastrzelił też polskiego kierowcę, który próbował go powstrzymać. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 7. Polskie Radio 24. O tym, jak narodziło się Boże Narodzenie, czyli o książce Józefa Naumowicza, rozmawiali goście rozprowacza kulturalnego w Polskim Radiu 24, ksiądz dr Stanisław Adamiak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Sebastian Adamkiewicz, historyk, a gospodarzem tej audycji był Jakub Moros. Trudno nie porozmawiać o Bożym Narodzeniu, o jego kulturowym, historycznym, religioznawczym także wymiarze. Do takiej rozmowy będę zachęcał naszych gości. Mam przed sobą, czego Państwo rzecz jasna nie mogą zobaczyć, książkę księdza profesora Józefa Naumowicza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Narodziny Bożego Narodzenia. To książka, która w bardzo szeroki, erudycyjny sposób opowiada o tym, jak się tak naprawdę zaczęło Boże Narodzenie. No właśnie, rzadko sobie uświadamiamy, że przecież to samo święto, które obchodzimy co rok, więc traktujemy je jako odwieczne, ma także swoją historię długą, ale nie najdłuższą, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo w skali istnienia, czy w porównaniu z innymi świętami chrześcijańskimi, no przede wszystkim z Wielkanocą, która rzecz jasna w chrześcijaństwie jest świętem najważniejszym. Jak się zatem narodziło Boże Narodzenie i z jakiej potrzeby? Proszę księdza doktora. Pan redaktor powiedział o tym, że Boże Narodzenie ma krótką historię, stosunkowo krótką w porównaniu do innych świąt, przede wszystkim do Wielkanocy. Ja bym doprecyzował, że ma krótką historię w porównaniu wyłącznie do Wielkanocy, ponieważ raczej jest starsze niż wszystkie inne święta chrześcijańskie, odkładając na bok niedzielę jako te podstawowe święto, to co tygodniowe święto chrześcijańskie, będące też, jak to chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie często mówili, małą Wielkanocą, małą Paską. Więc oczywiście to, co wiemy o
chrześcijanach z drugiego, ale nawet już trochę z pierwszego wieku, to to, że świętują. Że świętują Paschę, że świętują niedzielę. Natomiast rzeczywiście nie mamy śladów, nie mamy żadnych wskazówek na to, żeby w jakiś specjalny sposób świętowali Boże Narodzenie. I to święto pojawia się tak dość nagle w latach 20. i 30. IV wieku. Mamy już bardzo jasne potwierdzenia w źródłach, że to jest świętowane i to równocześnie na wschodzie i na zachodzie. To się pojawia w zasadzie jakoś tak równolegle w Palestynie i w Rzymie. I od tego czasu staje się natychmiast jednym z najważniejszych świąt. I tak już zostaje, choć na początku nie jest taką zupełnie oczywistą sprawą, w jaki właściwie dzień to Boże Narodzenie wypada. Ksiądz profesor Naumowicz w swojej książce pisze nie tylko o samym Bożym Narodzeniu, pisze także, co ciekawe, o święcie Epifanii, które obchodzimy 6 stycznia, popularnym święcie trzech, a nie sześciu, jak chciał pewien polityk króli. Dlaczego te święta są ze sobą w tradycji chrześcijańskiej tak bardzo bliskie? Co je łączy, panie doktorze? Ja bym nawiązał do tego, o czym ksiądz wspomniał. Pierwsze wieki chrześcijaństwa pokazują, że faktycznie chrześcijanie Bożego Narodzenia jako takiego nie obchodzą. I to również widać w Ewangeliach. Znaczy, narodzeniem Chrystusa, historią narodzenia Chrystusa zajmuje się w zasadzie jedna z Ewangelii, która nam to szczegółowiej opowiada. Natomiast pozostałe tą kwestię pomijają, jest ona mniej ważna. Powiedzmy, jest ona mniej ważna. Dlatego, że w ogóle w kulturze chrześcijańskiej narodzenie Chrystusa i w tej pierwotnej teologii chrześcijańskiej, to narodzenie Chrystusa nie miało aż takiej wagi, jak jego późniejsze nauczanie, działalność, wreszcie śmierć i zmartwychwstanie. Bo to jest jakby istota chrześcijaństwa. To, że Chrystus się narodził, z tego jeszcze nie wynika istota chrześcijaństwa. Natomiast Epifania faktycznie to jest święto już kultywowane dość wcześnie, przede wszystkim dlatego, że ciekawa jest jego wymowa. To jest wymowa objawienia się Chrystusa, ale nie tylko wobec swojego własnego narodu, ale wobec różnych innych narodów. Ci trzej królowie, którzy mają przybyć, to nie królowie, mędrcy, magowie, bo tak oni są opisywani w Ewangeliach, a później w Ewangeliach apokryficznych, w apokryfach, no to mamy nawet ich nie trzech, ale nawet kilka tysięcy. To są przedstawiciele czy symbole osób, które są innej wiary, czy są poganami, więc Chrystus objawia się innym ludziom. I to jest dla chrześcijan, pierwszych chrześcijan, zwłaszcza z tych narodów pozażydowskich, niezwykle istotne, że samo narodzenie to jeszcze nie koniec. W tym narodzeniu jest jeszcze objawienie się innym narodom i jakby podarowanie się Boga przez Boga innym narodom. To jest bardzo istotne. Dlatego samo Boże Narodzenie jest tak mocno związane z Epifanią, bo nie tylko Bóg się rodzi, ale również rodzi się dla wszystkich narodów i dla całej ludności. No, ale to się wydaje sprzeczne z takim dzisiejszym rozumieniem hierarchii, powiedzmy tak popularnie rozumianej tych dwóch świąt. No, a gdybyśmy zapytali teologicznie, no to które z tych świąt w gruncie rzeczy jest istotniejsze? Czy w ogóle należy budować takie zestawienie hierarchizujące? Rozumiem, że dość szybko już zmierzamy w stronę dyskusji na temat wyższości świąt wielkanocnych nad bożonarodzeniowymi, a bożonarodzeniowych nad Epifanią. Rzeczywiście jest coś takiego jak hierarchia świąt. Jeśli się otworzy obecnie obowiązujący w kościele mszał czy liturgię godzin, tam z przodu jest tabela pierwszeństwa ksiąg liturgicznych. I tam jest tabela jest dość długa i skomplikowana, ale też dość jednoznaczna. Najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku jest święte Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Czyli nawet nie Wielkanoc sama w sobie, tylko wydarzenia całego Triduum Paschalnego od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Nocy, wszystko razem. A później na drugim miejscu, jako równe rangom, są święta Narodzenia Pańskiego, Objawienia Pańskiego, zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i w niebowstąpienia Pańskiego i zesłania Ducha Świętego. Te święta są na równi, więc tak zupełnie oficjalnie to dzisiaj w Kościele można powiedzieć, że objawienie w Kościele katolickim ma taką samą rangę jak Boże Narodzenie, o tyle, że nie ma drugiego święta, tak? Ale to rzeczywiście jest bardziej tutaj kwestia już kultury popularnej. No my oczywiście czujemy, że Boże Narodzenie jest bardzo ważne. Myślę, że wielu ludzi uważa to za święto ważniejsze niż tak w praktyce dla nich ważniejsze niż święto Wielkanocy. I tu w tle są rzeczywiście kwestie teologiczne.
To jest trochę to, co tutaj pan doktor mówił o tym, że dla tych zupełnie pierwszych chrześcijan najważniejsza jest kwestia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tego, że Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nas wybawi. Wokół tego się koncentrowała ta refleksja przez pierwsze wieki. Ale właśnie od IV wieku, a jeszcze bardziej w V wieku, w dyskusjach teologicznych na pierwszy plan przechodzi właśnie bardziej kwestia wcielenia. To jest trochę tak, że Wielkanoc jest jednak konsekwencją Bożego Narodzenia. Bez Bożego Narodzenia Wielkiej Nocy by nie było. Natomiast Boże Narodzenie, które same w sobie wydaje się być, jeśli się nad tym zastanowić, wydarzeniem właściwie jeszcze trudniejszym do wytłumaczenia niż Wielkanoc. Bo jeśli Jezus był Bogiem, no to w sumie zrozumiałe jest to, że był silniejszy niż śmierć i że mógł zmartwychwstać. Natomiast co skłoniło Boga do tego, żeby stać się człowiekiem? I co to właściwie znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? To jest temat sporów teologicznych przez 200-300 lat, najgorętszych sporów teologicznych, jakie były. I Święto Bożego Narodzenia też gdzieś w środku tych sporów się mieści, jako święto, które właśnie tak bardzo mocno podkreśla to, że rzeczywiście Bóg staje się człowiekiem. Nie przestaje być Bogiem, ale staje się w pełni człowiekiem. Że to nie jest tak, jak różne poglądy, które zostały odrzucone przez Kościół, głosiły, że na przykład to był tylko pozór, że Bóg przyjmuje pozór ludzkiego ciała, że tak naprawdę nie doszło do żadnego wcielenia, tylko taki, no nie wiem, jakby to nazwać, taki hologram, tak wszystkim się wydawało, że widzą człowieka, a tak naprawdę to był po prostu Pan Bóg. Albo, że Bóg wszedł w ciało Jezusa tak jakby... nie wiem, tak jakby założyć garnitur na siebie. Także nawet miejsce ludzkiej duszy zostało zastąpione w Jezusie przez Boga. I że w związku z tym Jezus nie był tak naprawdę człowiekiem. Te poglądy zostały przez Kościół odrzucone. I święto Bożego Narodzenia, które to jest pewnie jedna z pierwszych rzeczy, jakie my jako dzieci słyszymy. Boże Narodzenie. Każdy to pamięta od czasu jak ma 4-5 lat. I my się nie zastanawiamy, co to znaczy. Tak samo jak co to znaczy Matka Boża, Matka Boga, Matka Stworzyciela. Tymczasem, kiedy właśnie wielcy teologowie IV-V wieku zaczęli się nad tym zastanawiać, to ich to szokowało i niektórzy zaczynali to kwestionować, a niektórzy, podkreślając prawdziwość tego, tym bardziej pokazywali, jak ważne jest Boże Narodzenie, podczas którego świętujemy tę właśnie tajemnicę. No właśnie, szokuje to także umysły ludzi współczesnych i umysły nowoczesnych, powiedzmy od co najmniej XIX wieku, o tym, jak mówiono w pierwszych monografiach i jak się mówi jeszcze do dzisiaj na temat Bożego Narodzenia jako takiego kryptopogańskiego święta. Jeszcze będziemy pewnie na ten temat rozmawiać, ale chciałbym dalej pójść tropem święta Epifanii, bo ksiądz profesor Naumowicz w swojej książce pisze o tezie, hipotezie badawczej obecnej w nauce skoncentrowanej na badaniu chrześcijaństwa pierwotnego. Pisze o takiej tezie, że to święto tak naprawdę ma swój rodowód gnostycki, że pierwsze zapisy dotyczące Epifanii, przyjęcia chrztu przez Chrystusa, wiążą się z gnostykami, którzy szczególnie czcili ten moment w życiu Chrystusa. No ale ich liturgia miała wyglądać oczywiście zupełnie inaczej niż ta liturgia kościelna. Była związana przede wszystkim z czytaniem tekstów, z nabieraniem mądrości, a więc tego, o co chodziło gnostykom, bo w końcu przypomnijmy, że gnoza mówi o zbawieniu nie poprzez wiarę, tylko przez wiedzę. Tylko poprzez wiedzę, poprzez szczególne objawienie. Ma także zupełnie inny stosunek do cielesności. Bardzo wiele sekt gnostyckich potępiało cielesność, czy jakby mówiły o tym, że ich doktryny głosiły wybawienie od cielesności jako zbawienie także, a więc nie było tego momentu afirmacji ciała, która wiąże się w tej kościelnej doktrynie, która obecna jest w tej kościelnej doktrynie wcielenia. No właśnie, więc skoro te pierwsze zapisy dotyczące święta Epifanii pochodzą od gnostyków, no to może taki heretycki rodowód ma to święto? Panie doktorze. To myślę, że tu ksiądz będzie bardziej kompetentny jako zajmujący się starożytnością. Także tutaj oddam jakby odpowiedź na to pytanie, bo myślę, że tutaj ksiądz będzie trafnie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Znaczy, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz, że może na chwilę
nie mówmy o Epifanii, tylko mówmy o 6 stycznia. Bo to jest właśnie ten problem, o którym wspominałem na początku, że ta data Bożego Narodzenia budzi wątpliwości jeszcze w IV wieku. I 6 stycznia jest jedną z tych dat, która jest przez jakiś czas uważana za datę Bożego Narodzenia. I przynajmniej w pierwszej połowie IV wieku na wschodzie, zwłaszcza w Palestynie, po prostu obchodzi się 6 stycznia Boże Narodzenie. Bo w końcu przyznajmy, to trzeba naszym słuchaczom także chyba dopowiedzieć, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa poszukiwano usilnie odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie w sensie historycznym urodził się Jezus Chrystus. Tak. To, że to było obchodzone na wschodzie, to nie ma związku z tym, że dzisiaj nasi bracia prawosławni obchodzą mniej więcej w ten dzień Boże Narodzenie, bo to z kolei wynika z reformy kalendarza, którą podjęto w XVI wieku na Zachodzie, którą zaproponował papież Grzegorz XIII i wskutek tego prawosławni pozostali przy kalendarzu juliańskim i to Boże Narodzenie wychodzi im po prostu te 12 chyba dni w tym momencie później. Ale wracając do Epifanii, rozumianej jako święto, właśnie jako święto chrztu bardziej, ponieważ Epifania, nam się od początku tej audycji już mówimy święto Trzech Króli, tak? Ale zwłaszcza w tradycji wschodniej, ale także w tradycji zachodniej. Jeśli się weźmie teksty nawet dzisiejszej liturgii godzin, to tam w antyfonach na uroczystość objawienia mówi się tak naprawdę o trzech wydarzeniach, podczas których dokonuje się objawienie Jezusa. O pokłonie magów, czyli o tym, o czym pan doktor mówił, o tym objawieniu się Jezusa narodom. I to jest szczególnie podkreślane w Kościele katolickim, no pewnie dlatego też, że Kościół jest katolicki, czyli powszechny, powołany, by głosić Ewangelię wszystkim narodom, więc jest to szczególnie ważne. Ten wymiar misyjny, szczególnie dużo się mówi w Kościele tego dnia o misjach. A to jest jakby ten pierwszy z tych elementów tam wymienianym. Drugim elementem jest chrzest Jezusa w Jordanie. Trzecim elementem jest objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, czyli pierwszy cud zapisany w Ewangelii według świętego Jana. To nie jest tak, że idea, że Jezus się objawił podczas chrztu, ma korzenie gnostyckie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że gnostycy szczególnie podkreślali ten moment. Ponieważ wiele z tych prądów gnostyckich w II wieku, w III, podkreślało, że to jest ten moment, gdy Chrystus stał się Bogiem, albo stał się równy Bogu, że był człowiekiem, który w tym momencie dostępuje jakiegoś specjalnego oświecenia, jakiejś szczególnej łaski, no i od tego momentu rozpoczyna swoją działalność. I to bardzo dobrze współgra z tą doktryną gnostycką, z tym dwoma elementami, o których pan redaktor mówił, to znaczy z pierwszym, że dojście do zbawienia wymaga jakiegoś takiego specjalnego oświecenia na wzór tego, które doznał Jezus podczas chrztu, a po drugie właśnie ta niechęć do cielesności. Omija się to, co w różnych heretykach w pierwszych wieków budziło opór, czyli ten cały cielesny, fizyczny aspekt Bożego Narodzenia. Tak, te wszystkie pieluszki, to małe dziecko, które nie mówi. To było coś, co budziło u niektórych ogromny opór, bo to się wydawało takie jakieś nieracjonalne, że jak to jest, że Bóg, który jest czystym duchem, ma się stać dzieckiem, które właściwie nie panuje nad swoimi odruchami. Odpowiedź ortodoksji była taka, że Bóg stał się człowiekiem podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, więc także we wszystkich naszych fizycznych słabościach, także w naszej cielesności. No ale to jak ja bym tutaj korzeniami gnostyckimi tego święta. Czy rzeczywiście to święto wywodzi się od jakichś misteriów czy liturgii gnostyckich? To źródło gnostyckie prawdopodobnie bierze się również z tego, że takim centrum gnostycyzmu jest Egipt. I niektórzy nawiązują tutaj do daty 6 stycznia jako daty związanej również z dawnymi wierzeniami egipskimi, związanymi z tymi terenami Egiptu. I to próbują wiązać, że dlaczego gnostycy sobie wokół tego 6 sierpnia stworzyli święto? Ano dlatego, że pierwotnie na terenie Egiptu 6 stycznia obchodzono również święta związane z tamtejszymi bóstwami. Natomiast ja bym chciał jeszcze dodać do wypowiedzi księdza, uzupełnić, że bardzo dużo, jeśli chodzi o rozumienie święta Epifanii, dodało nam średniowiecze. Średniowiecze, które często w takim ogólnym rozumieniu to jest epoka, w której ludzie odchodzą od swojej cielesności, gdzieś się cielesnością brzydzą. Jest wręcz przeciwnie. To właśnie w średniowieczu jest taki powrót do cielesności, zwrócenie uwagi na cielesność i to święto Epifanii
bardzo mocno podkreśla cielesność w bardzo wielu wymiarach, bo nie tylko taką cielesność ludzką, ale cielesność wynikającą też z pewnej rzeczywistości, w której człowiek żyje. To jest święto związane na przykład z tym, że podkreśla się, że Chrystusa przywitali nie tylko przedstawiciele różnych narodowości, czytaj Trzej Królowie, ale też na przykład różnych stanów. Więc to święto staje się bardzo bliskie człowiekowi, niezwykle bliskie człowiekowi. To jest naprawdę sprowadzenie święta narodzenia Chrystusa, czy później powitania Chrystusa, objawienia Chrystusa, do bardzo takich elementarnych ludzkich spraw i ludzkich rzeczy. Ale zatrzymajmy się jeszcze przy tej dacie 6 stycznia, jako także dacie hipotetycznej narodzin Chrystusa, dacie, którą identyfikowano niegdyś, czy próbowano jakoś wskazywać na tę datę jako na datę narodzin Chrystusa, a nie ten 25 grudnia. Wiemy także, że w historii chrześcijaństwa pojawiały się jeszcze inne daty, takie wiosenne, kwietniowe albo nawet majowe. Czy dzisiaj możemy jakoś w przybliżeniu, w oparciu albo właśnie odchodząc od tych rozmaitych